Witam Cię bardzo serdecznie i w tym nagraniu zastanowimy się nad tym, czy istnieje taka krzywa, która to wypełniłaby kwadrat. Kompletnie. To znaczy, co mam na myśli? Mam na myśli taką krzywą, która przebiegałaby po wszystkich możliwych punktach tego kwadratu. No, pierwsze jakieś naiwne podejście, jakie nam się może pojawić, byłoby takie, jakie nam może małe dziecko zaproponować, że mamy sobie, prawda, kwadrat i na zasadzie takiego zamalowywania możemy sobie ten cały kwadrat wypełnić. Oczywiście to jest takie naiwne podejście, ponieważ zakładamy tutaj, że no, grubość tej krzywej jest niezerowa, a nawet dosyć znacząca. Zatem siłą rzeczy to prędzej czy później nam się uda. Natomiast my tutaj chcemy się zastanowić nad taką krzywą, która byłaby nieskończenie cienka, a mimo to wypełniłaby kwadrat. Oczywiście okazuje się, że są takie krzywe. Na przykład krzywe Paneo, są krzywe Hilberta, czy inne krzywe, których nas w tym momencie nie pamiętam. Ja, tak, na dobrą sprawę skupię się tylko na jednej konkretnej krzywej, na krzywej Hilberta. Otóż, w pierwszym przybliżeniu, jeżeli chcemy taki kwadrat wypełnić, w pierwszym przybliżeniu, tak, bo ona jest dosyć skomplikowana, także w pierwszym przybliżeniu ta krzywa wyglądałaby dokładnie tak. No, ta krzywa wyszła mi dosyć krzywa. No ale okej. No i tak. Zastanawiasz, co on mi próbuje wcisnąć, no przecież kawałek linii narysował i mówi, że wypełnia kwadrat. No oczywiście to jest pierwsze przybliżenie, na razie wszystko mocno spłycamy. W drugim przybliżeniu to wyglądałoby, zmienił sobie kolorek, w drugim przybliżeniu wyglądałoby to o w ten sposób. Tak. No to również jest dalekie, prawda, od wypełnienia kwadratu. Ale zastanówmy się, jak to wyglądałoby dalej. Może nie czerwony, niebieski. W trzecim przybliżeniu. W trzecim przybliżeniu wyglądałoby to tak. Swoją drogą, na kartce się to znacznie łatwiej rysuje. Tak. Również jest to dalekie, ale już jest trochę bardziej zawiłe. No to jeszcze zróbmy z jedną iterację. Powiedzmy teraz na czerwono. W kolejnym kroku wyglądałoby to tak. Tak swoją drogą już widzimy, że tutaj jeden z końców był tutaj, drugi był z końców tutaj, tej krzywej. W pierwszym, w drugim przybliżeniu już był tutaj. I tutaj. W trzecim był tu. I tu, no w czwartym jak widzimy się tutaj zacznie, bądź skończy i tu się zacznie, bądź skończy. No, kolejność, w którym przebiegamy, to nie ma większego znaczenia. Dobrze. Wyglądać to będzie dokładnie tak.
jakby to mówię. Już chyba widać, jaki jest schemat tego wszystkiego. No już kolejnego kroku nie będę rysował, tak, no tylko może zacznę. Wyglądałoby to, prawda, już wtedy tutaj po środku. I tak dalej. I co się okazuje, że gdybyśmy postępowali tak dalej, aż w nieskończoność, to w przejściu granicznym okazuje się, że uzyskalibyśmy krzywą, która to wypełniłaby ten kwadrat w idealny sposób. Po każdym jego wybranym punkcie będzie ta krzywa przebiegać. No i ktoś by teraz powiedział, no ale po co to tak komplikować? Czy nie można po prostu wziąć, już teraz narysuję brzydko, tego kwadratu i narysować to o tak i zagęszczać. Zaraz powiemy, dlaczego to naiwne podejście jest niepoprawne. I tak dalej. I coraz bardziej, prawda, zagęszczać. Okazuje się, że w granicy, w przejściu granicznym, ta krzywa już nie będzie ciągła. No de facto już nie będzie krzywą, tak swoją drogą. To jest dokładnie taki sam problem. Jakbyśmy sobie rozpatrzyli może coś prostszego. 3, 3, 3, 3. OK. I tu sobie damy jedynkę. I tu sobie damy jedynkę. Mamy 0. Mamy układ x, y. I rozpatrzymy ciąg funkcyjny fn od x równy x do potęgi n tej. Gdzie x należy tutaj na przedziale od 0 do przedziału od 0 do 1. Włącznie. OK. Gdy n byłoby równe 1, tak, nasza funkcja będzie funkcją liniową, zwróćmy uwagę. Jeżeli n weźmiemy 2, będzie to już, prawda, tutaj taka parabolka. Oj, brzydko narysowałem. O, coś takiego. Gdy n weźmiemy 3, no to coraz bardziej się to będzie tutaj wypłaszczać, a tu coraz bardziej strome się to będzie robić. I tak coraz większe. Jak weźmiemy 120 ileś tam, to wyglądać to będzie może jakoś tak. I co się okaże? Wszystkie te krzywe w tym momencie są ciągłe. Ale w momencie, jeżeli przejdziemy, prawda, będziemy to postępować tak dalej i w granicy co uzyskamy? No w granicy okazuje się, że uzyskamy już nie krzywą. Nie będzie to nawet linia ciągła. Ponieważ zmienimy kolor. Ponieważ będzie to coś takiego. Tutaj w zerze oczywiście będzie 0. Tak, tu powstanie nam funkcja stała, aż do jedynki. Bez jedynki. A w jedynce nam zostanie punkt. I w tym momencie widzimy, że ta linia już nie jest ciągła. Czyli nie można tego nazwać krzywą. Dokładnie ten sam problem pojawia się tutaj. Oczywiście analogicznie można rozpatrywać to na zasadzie
Na zasadzie, że mamy sobie ten kwadrat, znowu brzydko narysuję. I będziemy sobie rozpatrywać taką linię, o. Taki zygzak. I będziemy go coraz bardziej znowu ściśniać. Znowu pojawia się problem, co się stanie w przejściu granicznym. W przejściu granicznym nie będzie to linia ciągła, czyli de facto też i krzywa. Ok. I zastanówmy się jeszcze nad jedną bardzo ciekawą kwestią. Mianowicie, zwróćmy uwagę, ile wynosi grubość krzywej? 0. Jak jest ona długa? No jej długość dąży do nieskończoności. Zatem pole takiej krzywej będzie równe ile? No właśnie. Pokazaliśmy sobie tutaj, że może wypełnić kwadrat. Czyli 1. Kwadrat jednostkowy. Ale przecież równie dobrze ten kwadrat może być... Może mieć pole 2. Również wypełnimy taką krzywą ten kwadrat. Czy na przykład pierwiastek z 7. Także nie ma problemu. Czy pole o powierzchni P do I? Czy 1 przez pierwiastek z 2? Czy 1 dziewiąta? Czy 1 17? Nie ma to większego znaczenia. Każda z tych odpowiedzi byłaby dobra, bo każdy z tych kwadratów jesteśmy w stanie wypełnić tą krzywą. Także widzimy, że takie 0 razy nieskończoność może być równie dobrze 1, może być równie dobrze 2, pierwiastek z 7, 1 przez pierwiastek z 2, pi do e, cokolwiek. Także jak widzimy, mamy tutaj niejednoznaczność. Może być to dowolna wartość, a skoro tak, no to mówimy właśnie, że ten symbol, zobaczmy jak to się wszystko fajnie do siebie pasuje. Mówimy, że ten symbol jest symbolem nieoznaczonym. Nieoznaczonym, bo nie wiemy, którą wartość wybrać. Każda byłaby dobra. Tego taki symbol nazywamy nieoznaczony. I nie mówimy, że się równa tam 1, 5 czy ileś, no bo jest po prostu nieoznaczony. Nie jesteśmy w stanie wskazać jednoznacznie konkretnej wartości. Ok. Kolejna ciekawa kwestia jest taka, że krzywa z natury jest obiektem jednowymiarowym. Tak? Co to znaczy? No, to znaczy tyle, że wystarczy jeden parametr, aby wskazać dokładnie, jednoznacznie jakiś punkt na tym obiekcie, no w tym wypadku tej krzywej. Czyli jest jednowymiarowa. Jeden parametr wystarczy. No, kwadrat jest obiektem dwuwymiarowym, bo żeby wskazać jednoznacznie jakiś punkt na tym kwadracie, trzeba by użyć dwóch parametrów. I właśnie mamy tutaj problem, no bo krzywa okazuje się, że może wypełnić kwadrat. Czyli co? Czyli może jest jednocześnie dwuwymiarowa. No, matematycy przez pewien czas mieli z tym problem, bo było to dosyć nieścisłe w tym momencie. Obecnie jest to, prawda, już usystematyzowane i pojęcie wymiaru jest tak naprawdę rozbudowane, ponieważ są różne wymiary. Może mieć wymiar taki w sensie takim klasycznym, no, euklidesowym to nazwijmy. Możemy mieć wymiar w sensie wymiar na przykład fraktalny, możemy mieć wymiar Hausdorffa, możemy mieć wymiar pudełkowy. Także, no, jest to dosyć rozbudowane. Tak czy inaczej, na pewno nie ma tutaj w tym wszystkim żadnej sprzeczności. No i to tyle, mam nadzieję, że Cię to zaciekawiło. I to tyle, co chciałem Ci w tym nagraniu opowiedzieć. Pozdrawiam, trzymaj się,